Co to? To żyje. Co? Cześć, jestem Wolf of Fighters. Cześć. Dziś zapraszam Was na odcinek z paczki niespodzianki od widza. Tak, dzisiaj będziemy sobie otwierać paczuszkę od Piotra, znanego na YouTubie jako Hiszpan. Właśnie głównie znamy go ze streamu, bo tam się najbardziej udziela. Tak, Piotr właśnie z nami jest głównie na streamach. I żeby nie przedłużać, bo czekaliśmy na tą paczkę ponad tydzień dzięki Poczcie Polskiej, to będziemy już ją otwierać, bo się nie możemy doczekać po prostu co. A jesteśmy bardzo ciekawi, właśnie, bo tam jest coś, podobno jest coś żywego, to się Weronika dowiedziała. Oby to było jeszcze żywe. Oby było żywe. W takim razie zaczynamy. No dobra. Chcesz ty? No nie. Dawaj. To Weronika otwórz. Trzeba nową. Co się trzęsą w tej. Trzeba nową kosę kupić. Nexen ci obiecał. No, Nexen obiecał, a to wie, to z Nexenem. Dobra, dobra, bo tutaj emocje sięgają już do tytułu. Co my tutaj mamy? Oj, pełno folii bąbelkowej. O kurde. No, to wiecie co? Zaczniemy od tego. Od tego. Każdy jest coś otworzyć na końcu. O matko! Super! Jak od Mikołaja taka paczka. No widzisz? Tutaj mamy list. Nie wiem, czy powinniśmy go, czy też tak mamy list. Dobra, w takim razie Weronika mam 300. Witajcie. Z tej strony Piotrek. Od 2 lat zajmuję się terrorystyką. W mojej hodowli mam modliszki, skorpiony oraz 8 ptaszników. Po waszym ostatnim streamie postanowiłem wysłać do was małą paczkę niespodziankę. No, czy taką małą? Mam nadzieję, że zawartość się przyda, Piotrek. Piotrek, na pewno nam się to przyda. Już widzimy, że nam się przyda. To jest super. Tutaj widzimy, jest taka spora paczka mchu, takiego właśnie fajnego, który ostatnio oglądaliśmy u Piotera. Mhm. Jest naprawdę bardzo fajny. O, jaki mięciutki. Będzie idealny właśnie do tego, do naziemnych naszych. I chciałaś to leśne zrobić terrarium, nie? Tak. Tak, idealnie się strzeliłeś po prostu w czar. Super. Opa, chciałaś porosty kupować. O Jezus. Pełna papka porostów. Super. To teraz też... I co jeszcze mamy? O Jezus. Jeszcze jeden mech, to jest chyba ten hiszpański, tak? Tak, ten hiszpański, no. Super. Jego jeszcze trochę mamy, ale sobie się też kończył. Tak, mech hiszpański, też nam się przyda. Teraz masz czeka dużo aranżacji dla was, chcemy pokazać na filmach, więc... O! To się na pewno przyda, tak, bo właśnie skończyliśmy tak w ten weekend ostatnią kostkę, którą mieliśmy. Więc mamy tutaj kostkę torfu. Super. To... To nie wiem, co to jest. To może być... To jest coś lekkiego. To na końcu tutaj tak, pisze. To na końcu. To otwieramy na końcu. Dobra. I tu jeszcze mamy... Matę grzewczą. Matę grzewczą. O, i akurat taki nie mamy, powiem ci. Mhm. Super, też nam się na pewno przyda. Może pod skorpiona, czy coś? Mhm. To przegadamy jeszcze na to. Dobra, ja już to nie mogę doczekać, otwieram kolejną. Mam nadzieję, że będzie w porządku z tym. No, też mam nadzieję. Paczka trafiła niestety na WER Warszawa i trafiła tam na cały weekend i na 3 dni, więc troszkę się obawiamy. To dał coś nie może czekać. O, tu wytłumaczą 2 morbowce. Mhm. Ciekawe tego zawartości. Nie wiem.
Nie powiem ci, bo nie wiem. Co to? Nie wiem. A ty żyje? Czy nie? Żyje. Czy nie żyje? Nie, to w ogóle było. Bo to jest. Nie, to chyba było. To chyba to wyliniało. O Jezu, jak to śmierdzi. No. Wiesz co? Nie wiem, czy to nie była modliszka. Co to? To żyje. A to nie jest ten liściec? Czy ta modliszka? To jest modliszka. Jejku. Tylko ją to trzeba by nie przyłożyć. No. Kurczę, korzystałam, baszka. Ona padła. To jakaś parka. Ona liniała, widzisz? Ona wyliniała i sobie nie poradziła z linką. To parka, ty masz. Kurczę. To śmierć, tak? No, ta nie żyje, niestety. Ale szkoda jej. No. Musiała tutaj jakby się zgiełać. Ona tu liniała, właśnie ona musiała po prostu... No. Jak się, nie wiem, czy zawisiła gdzieś, musiała po prostu spaść. Dobrze, że ta żyje. No, trzeba ją będzie czym prędzej przenieść. Ale jak ona się rusza, śmiesznie. No. Kurczę, tylko do czego my je przeniesiemy teraz? Dobra. A to nie jest ten straszek jakiś diabelski? Nie, coś? To jest modliszka. No tak, ale tak ta diabelska, czy jakoś, patrz jak ona się tu patrzy na nas, widzisz? No. O ja, cię. No to chciałeś modliszkę. No chciałem modliszkę właśnie. Mhm. Jak ona się giba. No, tak to... Biedna, co? Trzeba ją będzie czym prędzej przenieść. Więc Piotrek, niestety jedna modliszka nie dała rady. Przechodziła wylinka akurat tutaj w trakcie podróży i... A paczka była niestety trochę poturbowana z tego, co widzieliśmy. No, szkoda jej, bardzo szkoda. Chłopaka próbuje wyjść teraz stąd. Ale dobrze, że ta jedna jest. Na pewno się nią dobrze zajmiemy, na pewno. Zaraz się weźmiemy za jej przynoszenie, może jeszcze teraz nawet na filmie coś zrobimy szybko, co? Mamy w sumie mech. Mamy. To byśmy teraz sobie patrz, wymyślili. Patrz, jak się rozruszała, zobacz. Taka siedziała skulona, a teraz... Bo dostała powietrza teraz trochę, bo dlatego. Dobra. Bardzo dobrze. Dobrze. Chcesz też ja teraz? Już dzisiaj doszło. Ja otwieraj. Szkoda mi strasznie tej drugiej, kurczę. No. Nie wiem, czy to była parka, czy jakieś dwa po prostu osobniki, ale szkoda. No jest... Ale jak one są fajne. A co to jest? A co to jest? Co? Nie! Żartujesz? Ja nie wierzę! Co to? To jest ten... Tak, to jest to, co zbieraliśmy na Steamie. Naprawdę? No. Tak mi się... Jezus. Ocie, fuck. No to pojechałeś? O, masakra! Okej. Okay. A my właśnie na ostatnich dwóch streamach zrobiliśmy zbiórkę na endoskop. Tak. Żeby robić lepsze zbliżenia i właśnie żeby pokazywać ptaszniki w tubach, żeby pokazać na przykład teraz naszą Irminię, jak czekamy na kokon. No i no, ale nas zaskoczyłeś. Masakra! No nie wierzę w to po prostu. Patrzcie, tu jest ten cały zestaw. No wszystko, no. No to jest to, co my oglądaliśmy sobie właśnie na internecie. No to jest właśnie chyba to samo nawet. No. Masakra. To więc co? Może przetestujemy teraz na telefonie, co? No możemy przetestować. Na twoim czy na moim? Możemy na moim, bo tu leży już. No to się wpina w telefon, tak? Mhm. A, tylko tu musi być przejściówka. To na tego, na tym naszego portu. Widzisz? Aha, to musimy twoim. Ale mam tu drugi telefon.
Albo mój służbowy będzie pasował. Działa. Nie no, nie wierzę wam. No po prostu ja też nie wierzę w to. Może na modliszce sprawdzić. No aż Tadeusz za nim mówił. No, po prostu. Ale fajnie, bo będziemy nawet mogli do Irmini teraz zajrzeć z samochodu. No. Nie? Bez żadnej to. Dobra, my też sobie przygotowaliśmy pojemniczek na tą modliszkę, która przeżyła, na tą jedną. Wzięliśmy jakieś tutaj kawałki takich patyczków. Zobaczymy, czy jeden, czy tak, dwa jej damy. Bo na razie nie mamy takiej większej tuby jak dla tej modliszki, co ostatnio urządzaliśmy. Ale na razie... Pewnie już wpadniemy do animale, zobaczymy, czy mają coś takiego. No. Na razie będzie ok. To co, weźmiemy mech na dół? No, tylko wiesz co, i dam biały mech. Będzie bardziej może pasował. To twoja modliszka, ty urządzaj. Damy troszkę właśnie białego muchu. Tutaj mam storczykową. A Łukasz właśnie chciał jakąś dla siebie. Taką mniej babską. Bo różowa to nie jego bajka. Nie, bardzo ładna jest ta modliszka. Szczególnie... A wygooglowaliśmy, że to jest, tak nam się wydaje, że to jest modliszka diabelska, tak? Diabolica. Tak, diabolica. Coś takiego. Że one wyrastają samice nawet do 10 cm, także kawał modlichy tu będzie. Trzeba będzie iść dosyć spory ten leś, sporą przestrzeń. Jest taka ciekawska, bardzo ruchliwa. I pewnie jest głodna, więc może jeszcze byśmy ją nakarmili. Ona gdzieś się nie jadła. No właśnie. Chyba aż nie odwodniła. No. Zaraz ją przełożymy i będzie miała dobrze. Dobra, to... Tak myślę, że ten patyk będzie chyba w porządku, także sobie mogę... No, bo tamten drugi jest większy, ale ten jest taki właśnie idealny. Tylko jeszcze lekko legniemy. Nie miał osej krawędzi. O, teraz się zbierze. Mhm. O, coś w tym stylu by mi zostawił chyba. Gdyby mogło po co sobie włazić. No i sobie. Więcej nie potrzeba. Ona musi mieć miejsce na wylinki. Tu jest ten pojemniczek z tą, która niestety padła. Dobra, a tutaj mamy tą... To ja może nagram jakieś coś, co? Jakie zbliżonko. Chciałbym, żeby ona coś sobie weszła na ten. Bo jeszcze nie jestem obyty z modliszkami. Ale ona chce poznać. Oj. Nie chce. Co to na modliszki? Oj, chyba chce. Mówisz? Śliczna jest. A się patrzy tutaj do ciebie. Nie. Pewnie jest głodna, strasznie, bo jest trochę chudy. Ale machasz mi tą łapą, wiesz? Wiesz co? Przełóż mnie. Ona tak się buja też. Patrz, jak do ciebie się ubiegnie. Jak ona się patrzy tu. No, ciekawa jest bardzo. No. Ten pojemniczek właśnie jest tymczasowy, to jutro już go wymienimy pewnie. Ale jest taka śliczna. No, ale taka śmieszna jest, co? Nawet chyba oglądałem na giełdzie podobno, wiesz? Tak wygląda, jakby chciała przyboksować. Mhm. Wiesz co? Może byśmy się pokusili jakieś karmienie jeszcze jej. Można. Jakby weszło sobie na to drzewienko, co tam ma. Jest taka piękna.
No jak widzicie, wszystko nam się bardzo podoba. Piotrek... Jesteśmy mega zaskoczeni, naprawdę, no... Dziękujemy, szok. Dziękujemy. Taką radość nam sprawiłeś. Może tak tego po nas bardzo nie widać, bo jesteśmy trochę zmęczeni po pracy i po całym dniu. Ale naprawdę super. Ale my też coś dla was mamy. Żeby nie było, że to tylko w jedną stronę działa. Mamy dla was... taką właśnie niespodziankę, a są to kody rabatowe na najbliższą giełdę Zoo Exotica w Warszawie. Czyli tam będzie 7 kwietnia. No to jeszcze miesiąc, ale już czas najwyższy myśleć o biletach, żeby potem nie stać w kolejce. A właśnie jak chcecie wziąć udział w naszym takim jakby konkursie, jak chcecie odebrać to, co dla was mamy, wystarczy zasubskrybować kanał, tak, to jest a dodatkowo ważne. Pod tym filmem zostawić hashtag subskrybuję. Tak. I my spośród właśnie komentarzy, po zobaczeniu, czy daliście nam suba, będziemy sprawdzać... Zrobimy losowanie po prostu po komentarzach. Jeżeli osoba będzie spełniała warunek, czyli będzie wpisany w komentarzu hashtag, otrzyma kod na bilet. Kod na bilet, ale wtedy będę może kupić bilet za złotówkę. Czyli zamiast jednak pełna no... cena, to jest po prostu złotówka. I mamy takich biletów aż 5, więc no po prostu komentujcie, bierzcie udział w zabawie. I lajkujcie. A my się z wami żegnamy, dziękujemy ślicznie jeszcze raz. I widzimy się w kolejnym filmie lub na giełdzie. Na razie, cześć. Pa.